Limitowana edycja, tylko dzisiaj zamawiając płytę kamerzysty, opaska o wartości 15 zł gratis. Zamówisz teraz na kamerzysta.store. Link w opisie. Te modelki zrobią wszystko, by na chwilę stanąć blisko. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie, tutaj Wasz ulubiony kamerzysta. No i w dzisiejszym odcinku zrobimy coś, o co prosiliście przez bardzo, ale to bardzo długi czas. Wiem, że te komentarze przewijały się tak naprawdę już od zalania, ale to od zalania dziejów. To znaczy zrobimy, jeżeli Hubert się zgodzi, to nagramy ten odcinek, jeżeli się nie zgodzi, to jednak tego odcinka nie będzie. Ale wydaje mi się, że zdołam go przekonać. Także w dzisiejszym odcinku przez cały dzień, przez calutki, to calutki dzień, Hubert będzie podrywał wiolę. Tak, nie przesłyszeliście? Się, Hubert przez cały dzień dzisiaj będzie podrywać wiolę, nagramy jej reakcję na to. Wydaje mi się, że wioli podoba się troszeczkę Hubert. Ja wiem, że wiola coś tam kręci z Jaszczurem i nadal są w takim jakby związku, no ale w każdym razie, no film filmem musimy to nagrać. Nie wiem, zaraz zobaczymy, co sądzą o tym inni tutaj współdomownicy. Co sądzicie o tym, żeby Hubert podrywał dzisiaj wiolę przez cały dzień? Hubert, wiola? No, ale się strasznie wysyfiło. Chyba od tych... Po tych suplementach. Nic nie będzie wycięte. W każdym razie, jeżeli ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, kliknij tam na dole i dąż do naszego kanału, bo chcemy szybciutko dobić milion subskrypcji. No i żeby być na bieżąco razem z nami, żeby nie ominął cię żaden film, no ja cóż, zapraszam Państwa do oglądania. Idziemy do Huberta przekonać go po prostu, żeby to zrobił. Hubercie, kochany, mam do ciebie pytanko. Tylko i wyłącznie. Mam do ciebie pytanko. Takie bardzo, no, bardzo proste pytanko. Zadawaj pytanie dla pana. Jakiego pana? Bez przesady, Hubert. To, że masz jacuzzi, to nie jesteś panem. Słuchaj, będziesz podrywać dzisiaj wiolę przez cały dzień? Nie. No proszę cię, Hubert. Fani na to czekają, fani na to liczą. No nie wiem, ale... Ale co ja z tego będę miał, że będę musiał się z nią użerać przez cały dzień? Szacunek przecież u panów. Wiesz, jaka jest wiola. Przecież ją znasz, to nie jest takie łatwe. Szacunek u fanów. Szacunek u fanów? Wydaje mi się, że już jakiś tam zdobyłem. No mogę się poświęcić, ale coś będę z tego miał, czy po prostu zrobię z siebie debila? Przybywając z nią i udając, że jestem jej kim? Nie, znaczy inaczej. Że chcesz być jej chłopakiem. Że chcę, czyli będę musiał jakby udawać też trochę. Nie, będziesz musiał ją podrywać. To co? Wiesz co, w dupie mam ten szacunek u fanów, dawaj mi kasę. To mogę zrobić. Mogę to zrobić za kasę. Ile? No, płać mi w dolarach. Ile? Za odcinek? Ile chcę? Tak, za dzień. Za dzień? Daj mi dwa koła za odcinek. Złotych, tak? 2000 zł. To i tak jest, wydaje mi się, bardzo dobra stawka. Jak na 1500. Nie, no jak na nas to jest dobra stawka. Ostatnio... 1500, Hubert, nie przesadzaj. To jest takie, wiesz... 1500 i rekwizyty ewentualne do filmu, które będziesz potrzebować do rekwizyty? Roli. Jakie rekwizyty? No co, tak chcesz ją na sucho podrywać? Weź, idź stąd, idź. Winko, kwiaty. Weź, dobra. No dobra, zgadzam się. Gdzie jest moja lożka? Ja nie wiem, musisz poszukać swojej księżniczki. Moja wybranka. To pochwal się, pochwal się kolegom. Ej, ogólnie chciałam wam coś powiedzieć. No co? Co tam? Podoba mi się wiola, zakochałem się w niej. Ale ja będziemy razem, tak myślę, że będziemy razem. Tak mi się wydaje przynajmniej. Podejrzewałem, że taki widziałem, jak na nią patrzysz. Może jeszcze, się chłopacy podobają, co powiesz? Tak? Nie, zakochałem się w wiolę, ale to trwa już dłuższy czas. Nie chciałem wam mówić, bo się wstydziłem, bo wiedziałem, że tak zareagujecie w taki sposób. Ale to jest moja miłość i chcemy... Ogólnie to on leci z wami w kulki, nie? W każdym razie zapłaciłem pieniądze, żeby ją podrywał, nie? Kto by się na to nabrał bez przesady? Dobra. Przepraszam. Ja idę się wyszykować dla mojej wybranki i czekajcie, co mam, zaraz wracam. Zrobię śniadanko do łóżka, patologia. Śniadanko do łóżka, chyba byłoby dobre, nie? No, myślę, że to by było idealne. A może ty zrobisz? Ja mam nie zrobić? Śniadanko? No, nie tylko. A co mam jeszcze zrobić? To tu kogoś zabito na tym dywanie, czy co? Można pomyśleć, że to są ślady zbrodni, no ale to jest... A co zrobiła? Wróciłam dzisiaj ze sklepu, z apteki dokładniej, a tu barszczu wszędzie pełno. To jest barszcz? Zechciałeś się barszczu czerwonego, proszkiego. Ty też bardzo lubisz, świnka też lubi. Wzięła sobie, wyjęła, otworzyła, zjadła, teraz też mi, że smakuje jej. Wiola, ładnie dzisiaj wyglądasz, nie? Tak, właśnie dziękuję. Skieneczka taka zwierza. No jakoś tak mi się... Jak zawieje... Może się komuś spodobasz, Wiola? Na kogo bym miała się spodobać? No, nie wiem, jaka tak ładnie ubrana. A co, to... ja nie mogę się tak ubrać nigdy? A Karina się ładnie często nie ubiera? To co, ja nie mogę? No ty wyjątkowo dzisiaj ładnie się ubrałaś, Wioluś. A tylko skieneczkę tutaj nie miałam. Tak może ci podwieje wiater? No właśnie mówiłam, może że, nie. Że wiater zawieje i podwieje. Karinka, pożyczysz mi te czarne też spodenki? Dałam ci już jedną. A no tak, to muszę ją założyć, żeby...
No, nie podziało mnie. Aż się świniak patrzy. Nie jest zainteresowany dbanem bardziej. I zaraz go zjem. Joj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 
po godzinach pracy, wiesz o co chodzi, nie? Po godzinach. Dobra, ale teraz są twoje godziny pracy, także proszę takich rzeczy nie robić. Nie unoś się tutaj za bardzo, zmieniam spodnie. Słuchaj, Mariusz ci przygotował już ala śniadanie. Aha, czyli przygotowany już jest, ale tak? Już jest przygotowane dla Violi. To jest nie dla ciebie, tylko dla Violi przygotował śniadanie, ale powiesz, że to ty oczywiście przygotowałeś. Ja wiem, że ty, ciebie nie stać na taki gest, ale po prostu powiedz, że to ty przygotowałeś dla niej. Jak nie? Dzisiaj jajecznicę jej rano zrobiłem. To ja mam już plus 30 do podrywu, co ty myślisz, że co? To co, ona wstała o 5 rano, czy co? Jak o 5? Ja późno wstałem po prostu i ona była i ja sobie zrobiłem i jej zrobiłem. Ja mam już dzisiaj plus 30, człowieku, do podrywu. Już dzisiaj jadła śniadanie, ale będzie jadła drugi raz. Ode mnie zje drugi raz. Jak powiesz, że to było ode mnie, to zje drugi raz. Łapami brudnymi. Czystek, to dla Violi jak dla świni jest śniadanie. Jak dla jakiejś świni wielkiej. Ameryczka, prawdziwa Ameryczka. To może chleb jeszcze w opakowaniu, tak? Podam. Długo pęka, to ja panowie robię. Ja już to widzę, jak to będzie wyglądało. Widzisz to? Dobra, weź, może już nie przeszedłem. To nie, ale zobacz, jak ładnie wygląda przy ozdobie. Dobra, to a, niech on podniesie te pina. Ale mi jest wstyd to przynieść, to jak dla świni jakiejś jest. Viola! Viola, jedzonko dla ciebie przygotowałem. Postarałem się, żebyś zjadła, żebyś miała dzisiaj siły, bo nagrywamy, mamy dużo filmów do nagrania. Słuchaj, śniadanko dla ciebie. Ja wiem, że dzisiaj już jadłaś śniadanie, bo ja już dzisiaj ci zrobiłem, ale wydaje mi się, jak zjesz jeszcze troszeczkę, to się nic nie stanie. Chlebek, ogóreczek, kiełbaska, pierożki, pomidorek. No co się ogarnijcie, śniadanko pożywne dla ciebie przygotowałem. Takiego ogóreczka byś nie chciała? No ale to Sara, Viola. Ja sama bym takie śniadanie chętnie zjadła. Zobacz. Ładnie wygląda, postarał się chłopak. Widzisz? Nie chciałeś? Na pewno? Nie jesteś głodna? A na co miałabyś? Nie chciałam. No, że może jak nie chcesz jeść, to może mieć ochotę na coś innego, tak? Jeśli nie zjesz tego, zobacz, co ci się robisz. Nie wiem. No to zobacz, jak jesteś, siedzę obok ciebie, jest inny, tak jak zamiast pieca. Jest jak nas nie potrzeba. Dlaczego nie? No nie wiesz, co on robi? A co robi? Ja nic. No co ty mi to zamiesz robić? No bo on tak się nie zachowuje nigdy. Latarkę masz włączoną w telefonie. Czy ty mi ktoś ma papierosy, my się zaraz skończą? Ale chyba palisz już drugiego. Za dużo tych papierosów. Nie szkoda ci zdrowia na te szlugi twoje? Nie, ja lubię palić. No ja cię podwiozę jak chcesz. Ty? Ty? No mogę cię podwieźć. Dobra, weź. Mariusz, zabierz mnie? Nie wiem, no nie chcę mi się zadbać. Nie chcę im się, bo to jest leserka. Ja o ciebie dzisiaj mogę zadbać, jak chcesz. Nie ma nawet opcji. No naprawdę, przysięgam ci. Widzę się zadbać. Ale ty... No co ja? Co ty ja? Nie masz auta. Jak nie mam auta? Zaraz mogę mieć. Wchodzę, jadę, tak? Co to za problem? No dla Violki nie pojedziemy, no bez przesady. Dobra, jeszcze dla ciebie. No co, śluczki ci się kończą, to trzeba zadbać, żeby się nie skończyły, no. Daj mi kluczyki do Mrela. No chyba cię popieprzyło. No chciałeś dobry film, dawaj kluczyki, tak? No ale to nie znaczy, że mam mieszkanie na to rozwalić. Słuchaj, fura jest, dawaj kluczyki. Nie mam w ogóle prawa jazdy. No ty umiesz w ogóle prowadzić? Dobra, dawaj tego Merela, debilu. Ty nie rozumiesz, co mam. Chciałeś dobry film, tak? Ona furę zobaczy i... No ale no bez przesady, że ci tam... No od razu będzie mokra. No. Merola za 300 koła. No jej więcej nie wystarczy. Jej więcej do szczęścia nie jest potrzebna. Wsiadam w furę, biorę kluczyki, dawaj w ogóle teraz, wyciągaj je. No nie! No wyciągaj je teraz, gamoniu. No chciałeś film dobry. Dobra, jak coś to się rozmyślę. Daj. No dawaj, film chciałeś dobry. No przecież na malucha jej nie podarną, ona tylko na Mercedesy się łazi.
No chodź po te papieroski, no zrobię ci... Ty, ja muszę nagrać pierwszą jazdę dryciarza tak naprawdę. To jest, on pierwszy raz prowadzi furę, nie? Nie, nie pierwszy no raz. No dobra, ale pierwszy raz automat. Kilka razy prowadziłem. No, że prowadzi furę, no daj spokój, Wiola. To jest przełomowy odcinek. Ale idź z tamtej strony. To ty do tyłu, Wiolka, siądź, ja muszę być z przodu. Jak ty? Chyba cię... No, niech do tyłu siądzie. No dobra, to tylko po ślubie jedziemy, także usiądź sobie z tyłu. Na pewno będzie ci wygodnie. Proszę bardzo. A po co tego psa bierzesz? Dryciarz. A ja mogę też jechać z wami? Nie, nie możesz. Będziesz przeszkadzał. Czemu ty bez bity wchodzisz w ogóle? Co ty robisz? Bo wczoraj na odcinku sobie zniszczyłem imię kamerzysta nowy. No, także nowy samochodzik, Mercedesik. Zawiozę cię AMG. Także mam nadzieję, że ci się spodoba przejażdżka ze mną. Jedź, co jedź, co jedź? Nerwuj mnie. Dobra. Dryciarz, rzuciłeś wsteczny. Tak? Dobra, jedziemy. Dryciarz! Dryciarz, stój! Kurwa! Nie, stój! Stój, 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 nie umiesz się! Kurwa! Dredziarz! Dredziarz! Stój! 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 Kurwa! Stój! Stój, dredziarz! Dredziarz, ty nie umiesz jeździć! Nie, stój, stój, stój! Bez kitu, stój! 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 Ale serio, stój! Serio, 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 stój! Serio! Dobra, jesteście debilami. Wyjeżdżamy czy nie? Mogę już jechać dalej? Czy dalej nie, będziecie rzeć mordę? Się jedziemy po te szlugi, czy będziesz rzeć mordę? Nie jedziesz dalej. Jesteście upośledzeni, jacyś dajcie mi się karnąć normalnie. Ale chcesz po te nie ślugi jeździć. Jechać? Kochanie, to... nie denerwuj się tak. Trzymam cię za ręce, będzie dobrze. Wracaj! Uważaj, to ty drapać! Dobra, będzie dobrze. Nie denerwuj się. A nie trzymasz mnie za ręce! No zaraz się będę trzymał, nie martw się, tak? Nie chcę, żebyś prowadził. Nie bój się, ale ja lubię adrenalinę, ja lubię szybko. Dobra, może ja lepiej poprowadzę. Ale ja lubię jakieś szybko. Osiądź z tyłu, osiądź z tyłu. Parking. I fi... Beznadziejnie. Chciałem cię po papierosy tylko zawieźć elegancko. Ale ty nie umiesz jeździć. Jak nie umiem jeździć? Co ty gadasz w ogóle? Chciałaś szybko pofleksować szybko, się trochę. Chciałam po prostu bezpiecznie dojechać po papierosy. No to bezpiecznie, no. Lubisz szybką jazdę czy nie? Dobrze, już. Przestraszyłam się, ty masz daj mi rękę, no daj. Nie musisz się już o nic bać ani martwić. To jest tylko szybka jazda, no nie wiedziałem, że się tak przestraszysz. Ja po prostu lubię szybko. Ale ty nie umiesz szybko jeździć. Ale ja lubię szybko, adrenalina. Ale jak możesz chcieć szybko, jeżeli nie umiesz? Co nie umiem? Umiał jeździć tak jak kamus. Ale on jeździ ja wolno jak stary dziad jakiś. Nie, on też umie szybko jeździć i jakoś z nim się czuje bezpiecznie. Dobra, nie, ze mną też się poczujesz bezpiecznie, naprawdę. Dobra, że nie tak. Uczciwy w ogóle dzisiaj na ciebie, co tobie odwaliło? No co, po prostu chciałam dzisiaj zadbać o ciebie, bo ostatnio się nie układa i na kanale i w ogóle po prostu chciałam, nie żebyś czuła się lepiej. Nie układa się, ale ty jesteś zawsze wredną... Za przeproszeniem... Dobra, ja jestem wredny, ale dzisiaj nie jestem wredny. I dla mnie zwłaszcza szczególnie, więc ja nie wiem, co ci w ogóle... Chciałam się jakoś odwdzięczyć. Podobasz mi się bardzo, wiesz? Naprawdę. Tak. Co? No, ślicznie wyglądasz. Przekonałem się do ciebie, tak, naprawdę. Tak, ty się dla mnie przekonałem. Przekonałem się, naprawdę. Dlatego kamuś jedź szybciej, bo już Wiola nie może dłużej czekać z tymi papieroskami. Jedziemy do sklepu i musi ja mieć teraz. Wiem, co ty się w tym momencie, ogólnie, nie? Bo nie możemy tyle czekać. I coś mi nie może szybciej jeść. Ogólnie. Jedziemy, jedziemy po te papieroski, jedziemy po papieroski dziwny dla Wioli. Dobra, no i po co mi się? No Wiola, Wiola, naprawdę. Co? Teraz cały sklep na ciebie patrzy, nie? Chodzisz, no jesteś główną atrakcją w Biedronce. Ja ogólnie nagrywam. Jego zachowanie? Ale ja ci nie jestem w stanie wytłumaczyć jego zachowania. Ogólnie nagrywamy dzień, że Dredziarz uczy się jeździć autem, ale musimy zmienić auto, tak, Wiolka? Bo... Bo to jest chyba... Za mocne dla niego. Za mocne dla mnie. Dobra, nieważne. Ale proszę, ty chcesz proszę, no, małpę nauczyć chodź. W sumie muszę ten, do bankomatu skoczyć na chwilę. A po co? A po co? No po pieniążki. Gdzie idziemy? To tak szybko, nie musimy się nigdzie śpieszyć, jesteśmy w sklepie, tylko papierosy. Chodź. Jak pięknie razem wyglądamy. Co jest? Widzicie, że ona nie zareagowała? Ja tam się nie wpieprzam teraz w tym momencie, ale ona nie zareagowała. Co się zdziwiła się chyba trochę, znaczy nie widziałem reakcji twarzy, ale... Po co stanęliśmy, Dredziarz? Chodź. Myślisz, że na tym się skończy, na tych papieroskach? Muszę ci coś powiedzieć, chodź, wyjdziemy. A co ty chcesz mi powiedzieć? Chodź. Otwórz drzwi. Dobra, co znowu wymyśliłeś? Kamerzysta? Co? Chodź, taki pola. No ale ja nie mam spodni. Widzisz tam tą chatę? No widzę, mieszkamy w niej. Gdybyś była zwykłą dziewczyną?
powiedziałbym ci, że może to jest moja. Ale to nie jest wiesz, twoja. Że to nie jest prawda. No wiem. Dlatego chciałem ci powiedzieć, że jesteś wyjątkowa i to nie jest prawda, ale jestem z tobą szczery i naprawdę... Ale co ty mówisz, ty byś mnie w ten sposób nigdy nie okłamał. Kłamiesz inne dziewczyny, bo one nie wiedzą, kogo to jest, no ale ja wiem, kogo to jest. Dlatego jestem z tobą w 100% szczery i chcę, żebyś wiedziała, że tak zostanie i jesteś najważniejszą dziewczyną w moim życiu. Dobrze, dziękuję, no kamerzysta, ale... podaj czekoladki i wino dla mojej dziewczyny. Ale ja nie wiem, co się sądzi, ale to jest troszeczkę... To jest dla ciebie prezent. Podaj kamerzysta jeszcze. To może później. Mam jeszcze niespodziankę dla ciebie. Mam jeszcze niespodziankę dla ciebie, Wielka. Ale to dowiesz ale się później. Ale ale popchnij, co tu jest nie tak? To coś jest nie tak. Wytłumaczysz mi? No powiedz, jeżeli jesteś taki ze mną szczery, no to powiedz mi, o co tutaj w ogóle chodzi we wszystkim. Dobra, wsiadaj. Dobra, więc to wybierz sobie, żeby tobie było wygodnie, bo ja jestem najmniej ważny dzisiaj w tym dniu. Ale po co tu przyjechaliśmy? Jest brzydka pogoda, w ogóle nie ma słoneczka. Po to przyjechaliśmy, żeby... Co, bez mnie będziecie pić? Słucham? Bez mnie będziecie pić? Dzisiaj najważniejsza jest nasza Wiolka, tak? Dzisiaj ona jest najważniejsza i to ona decyduje, gdzie jedziemy, co robimy. A ja już nie mam dzisiaj jej siły. Nie masz siły, ja też. Nie mam siły się sprzeciwiać tobie w ogóle, bo to w ogóle nie ma dobra, sensu. Dobra, nie dyskutuj. Ja to w ogóle nawet nie słucham. Nie dyskutuj, usiądźmy sobie gdzieś tutaj, chodź. Dlaczego w ogóle kacyka nie wziąłeś, czegokolwiek? No bo my jesteśmy takimi wariacikami, my bez kocyka sobie poradzimy normalnie, niepotrzebne. O, tutaj jest fajnie, usiądźmy trawka. Sobie. Trawka, świeże powietrze, natura. A ty nie ma bagna przypadkiem? Naturę, słyszę naturę. Dobrze, kamerzysta. Co? No otwórz. To jest odkręcane wino. Jak to? Ale o tej godzinie pić? Pozwalasz na to? Dobra, grzdylni się łyka, będzie dobrze. No, dawaj, dzisiaj łyka. Wyjątkowo pozwalam, no. No, grzdylni się, machnij se. Grzdylni, dobrze, moja krew. Widzisz, to są pikniczki prawilne, porządne takie. Grzdylni się, dobrze. O, mocne, ja wiem, ona teraz lubi. Ty. Ona lubi, teraz ja też ty. Lubię. No to dawaj, no to grzdylni się. Ja nie muszę. Nie, no proszę. Co, spodobało ci się, tak? Tak, ale teraz ty musisz, no proszę, no weź łyczka. No dobra, niech ci będzie. A takiego dużego łyczka, no dobra, porządnego, no dobra, jak ja. Okay, no. No proszę, no dawaj. No dawaj. Pięknie, drejdziesz, ślicznie. No dawaj, jeszcze. A dobre to wiecie, nie? Wielka, w sumie nie jesteś taka zła. I ja to mogę potwierdzić, że nie jesteś aż taka zła. Chodźmy już stąd, nie ma co zwlekać. Wyrzucam winko i wychodzimy stąd z tej polany. Nie, proszę bardzo. No. Zawieź nas do domu. Jak tam drędziesz? Otwórz bramę. Co to nagrywasz? Pajacu. No debilu najgorszy. No i dlaczego takie rzeczy wyłącz nagrywasz? Kamerę. Po co? Wyłącz tą kamerę. No co? Dobre winko. Ale ogólnie Wielka, jak tam? Fajnie było? Podobało ci się? Nie było źle. No nie było źle, nie? Nie było źle. No jak na ciebie to nie było źle, no, powiem ci tak. Widzisz, nie było czasem tak umiesz źle. Być w porządku. Czasem. O, tu jest prawdziwa dama. Karinka. Słucham, dredziesz? Widzisz, co dredziesz? Ja mam tak ciągle się zmienia. To nigdy nie będzie normalne. Ej, masz to? Co? No dobrze, wiesz co? No to co ci dałem? To? Ej, myślisz, że się zgodzi? Myślisz, że ona jest taka naiwna i się zgodzi? Na to? Znaczy inaczej. No ja tego z nią nie zrobię, ale czy się zgodzi? Po prostu, czy się zgodzi? Dobra, chodź. No nie wiem, to już jest grubo, nie? Gdzie oni są? No ja przed chwilą widziałam, jak się miziali tam w pokoju. W sensie? No oni mają obok siebie pokoje, no u drecierza na łóżku byli. Siedzieli. Na łóżku? No misiali się, no. Co przecież widziałam, tak? Ale to drecierz na to tylko robisz jak film nagrywam. No, ale może coś się już zmieniło, może. Może im się tak podoba. Szybki. Jak tam drecierz? Nic. Mówiłam. Co? Mówię nic. Podoba się wiele? Nie. Ani trochę. A tobie? Bo tak pytasz, to nie wiem. Może tobie się podoba. A wy co, już parą jesteście? Może. A ja już nie mam siły do niego. No, może. Uuu.
On mnie zmusza. Ja zmuszam cię? Nie wygląda. Czemu ty to dalej nagrywasz? Siema Mario, się dzieje. Siedzimy sobie. Zrobicie nam kawki? A ja już mam dosyć. Zrób nam kawkę. Adaś, jako mój kuzyn, mógłbyś coś z nim zrobić. Nie, no, nie potrzeba, jest, że uprzejmie jest dla ciebie przez cały dzień. Tak. Ale ja już właśnie bardzo miły jestem, prawda, że jestem milusi dzisiaj? Powiedzcie, że tak. Tak. Oczywiście, że ja tak. Ja po prostu mam dosyć go. Bezinteresownie miły jesteś bardzo dzisiaj. No. Dzień dobry ci dla zwierząt. Dobra, nie wiem, że zostawiam. Ale to już takie awanturki małżeńskie się robią. Dobra, nie nerwuj się wielka. Przepraszam, może zostawiam was, co? Teraz się popisuję po prostu przed kolegami. Odcinek. Nie, ja nic nie nagrywam, żadnego cieka nie nagrywam. Nie, to wielkie. Tak sobie trzymasz kamerę. No zawsze trzymam, bo to jest kamerzystka. Żadnego odcinka nie nagrywam, Wioluś. Proszę się na mnie nie wyżywać i nie być agresywnym w stosunku do mnie, bo ja ci nic nie zrobiłem. Powiedziałeś brzydkie rzeczy. Nie. Tak. Nie, gdzie brzydkie tak. rzeczy? Słyszał ktoś dzisiaj o jakichś brzydkich rzeczach? A ty się słyszałeś? Może pod koniec, ale to tak da radę wybaczyć no i... przez cały dzień takimi brusi. No właśnie. Ale widzę, że Wioleczka takie rumieńce ma. Co on robi? Czemu on z butem mi ucieka? Bo on lubi śmierdzące takie zagrzybiałe. Widzisz? Co ty gadasz, jakie obrzydliwe. Lubisz też buci? Oddawaj, oddawaj buta. Powiem wam, że dziwna sytuacja, ja nie chcę tego już nagrywać, bo Adryasz cały czas przemiziowuje się do Wiolki. No nie wiem, dziwnie to wygląda moim zdaniem. Jaszul powinien jej zainterweniować, to miał być tylko i wyłącznie film. A stało się tak, jak się stało i... Co ja mogę powiedzieć, no... Chyba się sobie podobają nawzajem, no nie chcę tego komentować. Przepraszam, Jasur, jeżeli jesteś urażony, ale to nie jest moja wina. Ja chciałem nagrać tylko i wyłącznie film, wyszło jak wyszło. Mam nadzieję, że nie jesteś na mnie zły. No cóż, do zobaczenia Państwu, nie wiem jak to skomentować, naprawdę nie wiem jak to skomentować. Widzimy się już w następnym materiale, już jutro. Do zobaczenia.